Wrześnianka Martyna Wardak i Joanna Wiatr z Dąbrowy Górniczej wybiegały na boisko ustawione na poznańskim Placu Wolności nie tylko jako faworytki i najlepszy spośród kilkunastu duetów, ale także jako siatkarki najbardziej dopingowane. Liczni wrześnińscy kibice mieli niejedną okazję do manifestowania swojej radości. Ostatni dzień turnieju Martyna z Joanną rozpoczęły od półfinałowego meczu z rozstawioną z dwójką parą Karolina Wołoszyn i Iwona Lodzik. Kapitalnie od pierwszych piłek zagrała wrześnianka. Uważnie dogrywała do siatki, założyła przeciwniczkom kilka bloków i zaserwowała dwa asy. Wiatr z kolei nie miała problemów ani z przyjęciem, ani z kończeniem ataków. Gra toczyła się do jednej bramki. Po wygranym meczu Martyna promowała Wrześnię, przepasując się gminnym ręcznikiem. Przed finałowym pojedynkiem rozegrano mecz VIP-ów, w którym wziął udział m.in. prezydent Poznania, Ryszard Grobelny. Drużyna prezydenta przegrała z ekipą firmy Dalkia. Finałowy pojedynek miał bogatszą oprawę i jeszcze większą publiczność. Długa przerwa między meczami nie wpłynęła dobrze na nasz duet. Początek finału w wykonaniu dziewczyn był mało przekonujący. Duet Daria Paszek-Renata Bekier uzyskał sporą przewagę. Jak tylko Martyna z Joanną dochodziły przeciwniczki, te zaraz odskakiwały na kilka oczek. Decydującym momentem było wejście na zagrywkę Wiatr przy stanie 11-15. Siatkarka ŁKS Łódź rozstrzelała serwisem dziewczyny po drugiej stronie. Ostatecznie nasz duet wygrał seta do 17. W drugim secie dziewczyny nie pozwoliły już sobie na kilkupunktową stratę. Przegrywały tylko raz i to różnicą jednego punktu. Świetnie, fantastycznie! I tym razem ich przeciwniczkom udało się uzbierać zaledwie 17 oczek. Mecz finałowy dobiegł końca, drodzy Państwo. Wielkie brawa dla zwycięzczyń. Martyna Wardak i Joanna Wiatr wybiegają zawody w Poznaniu. Już po chwili nasz zespół odbierał nagrodę za pierwsze miejsce od prezydenta Poznania, Ryszarda Grobelnego. Impreza, która od kilkunastu minut. W całym turnieju nie stracił się żadnego seta, ale finał nie był spacerkiem. Tak, w finale było ciężko. Cieszymy się, że nasza forma rośnie i w tym turnieju nie straciłyśmy seta. Mam nadzieję, że tak będzie na finale. Zgadza się, spotkałyśmy się z dziewczynami wczoraj. Wczoraj był ten mecz dużo łatwiejszy dla nas. Łatwiej nam poszło wygrać z dziewczynami. No, dzisiaj troszeczkę musiałyśmy rzeczywiście nadrobić błędy z początku pierwszego seta, gdzie było dużo błędów w odbiorze. Pani Joanno, jakich argumentów użyła Pani, żeby przekonać Martynę do gry? Jesienią tamtego roku zarzekała się, że kończy definitywnie karierę. Nie musiałam ją tego przekonywać. Jedno zapytanie zgodziła się od razu, cieszę się bardzo. Jesteśmy zgranym duetem, mam nadzieję, że to zaowocuje na finale Mistrzostw Polski. Najbliższe plany startowe? Teraz jedziemy na turniej do Płocka za 2 tygodnie. Później Niechorze, no i czekamy na termin finału Mistrzostw Polski. Czekają także kibice, którzy mają nadzieję na kolejne sukcesy. Dziękujemy również pani Gosi, panu Bartkowi.